Witajcie w kolejnym odcinku serii kariery Feral Pisalo. Na początek rynek transferowy. Rio Germain absolutnie nie wybiera się do Kubania Krasnodar, nie pozwolimy mu na to. Natomiast Denis Hergeligiu do Saint-Étienne może odejść, bo zaproponowali niezłą kwotę, ponad 7 milionów euro. A jest to zawodnik rezerwowy. Za otrzymaną kwotę można przecież kupić kogoś bardziej wartościowego. Kourfalidis również ma dwie oferty, ale jego także nie wyślemy nigdzie. Balestrero do Changchun w Chinach. No, zobaczymy, czy Changchun Yatai. Chyba, że to nie jest chiński zespół. No, nieważne w każdym razie. Jeszcze 7 godzin okienka transferowego. W ciągu tych 7 godzin być może coś ciekawego się jeszcze wydarzy. Widzimy negocjacje z trzema zawodnikami były prowadzone, ale to raczej nie są zawodnicy pierwszoplanowi, których tutaj do zespołu jako Feral Pisalo chcielibyśmy sprowadzić. Minelli teraz, jak widzimy, na ławce rezerwowych, bo przypomnijmy, David De Gea to nowy nabytek Feral Pisalo i to jest w tym momencie najbardziej znany i najlepszy pod względem umiejętności zawodnik. Kto jest na liście transferowej do kupienia? Jeśli chodzi o te najbardziej znane nazwiska, to mamy tutaj Kwaratskhelię z Napoli, jest Ederson Moraes, Krychowiak także, ale oczywiście nas na tych zawodników absolutnie nie stać. Krychowiak zarabia bodajże 2,5 miliona euro, a nasz budżet na transfery, na pensje zawodników jest zbyt mały. Na transfery jeszcze by wystarczył, bo za Krychowiaka w granicach 17 milionów euro by trzeba było dać. A to zawodnicy, którzy nie mają klubu. Daniel Caligiuri. Być może on tu trafi. 34 lata. No, zaawansowany wiekowo piłkarz. Być może Javi Martinez również byłby dobrym pomysłem na defensywną pomoc zamiast Fiordilino. A jeszcze można spojrzeć. Santi Mina. No, też ciekawa opcja. Junior Moraes. I Tomas Belmonte, środkowy pomocnik, Argentyńczyk. Jest ich Juan Mata, no ciekawy zestaw zawodników, tu już są ci nieco słabsi. Tomas Belmonte za 630 tysięcy euro raczej tutaj nie przyjdzie, ale z racji tego, że nie ma klubu, może uda się go ściągnąć za jakieś 700-750 tysięcy euro jako wynagrodzenie. Davide Balestrero otrzymał kolejną ofertę z Changchunu i on tam przechodzi. Balestrero w naszym zespole był postacią mało znaczącą, marginalną. No niestety takie brutalne słowa można o nim powiedzieć. Tomas Belmonte 705 600, to jest kwota, jaką Argentyńczyk sobie zażyczył za występowanie w Feral Pisalo. No jest to kwota w miarę optymalna, trzeba tak przyznać. Santi Mina, no, Junior Moraes. Ale to są w większości zawodnicy jednak doświadczeni. Mamy jakieś tam 26-28-latków bez klubu lub z kończącym się kontraktem, ale no cóż, Lucas Merola, jego też by można było rozważyć. Tylko czy środkowy obrońca w tym momencie jest nam potrzebny i czy nam starczy kasy, bo oczywiście potrzebny jest, no. 452 700, a zatem gdzieś w granicach pół miliona by mógł zarabiać. Z tym, że jeśli zdecydujemy się na Belmonte, to już kasy na tego piłkarza nie wystarczy. Dużo będzie zawodników z Ameryki Południowej w naszym Feral Pisalo. A Belmonte, być może sądząc po nazwisku, jest w jakimś tam stopniu również i Włochem. Została godzina do końca okna transferowego. Już oczywiście w tym czasie nic się nie uda wynegocjować z żadnym nowym zawodnikiem. Matthew Lecky. No on raczej nie jest tutaj postacią, która byłaby bardzo potrzebna w naszym zespole.
Najlepsza jedenastka miesiąca i tutaj znalazł się Patryk Klimala. Wielkie brawa. Oprócz niego w tej jedenastce jest niejaki Sebastian Villa, ale z Polaków mamy na lewej obronie Arkadiusza Rece ze Specji Calcio. Ze Specji jest jeszcze jeden zawodnik. Dwóch także jest z Pizy, dwóch z Feral Pisalo. Po jednym z Ascoli, Ternany, Reggiany, Cittadelli i jeden z Bresci. Natomiast jak można wywnioskować z tej grafiki, Feral Pisalo ma najsilniejszy atak w lidze. A to już kolejne spotkanie. Widzimy zadowoloną minę Giaziego Zardesa. Wygraliśmy z Reggianą. Jednak nie byłoby sensu, aby pokazywać każdy mecz wygrana 5-2. Alessandro Nesta nie poprowadził swoich podopiecznych do wygranej. Natomiast to już kolejne spotkanie. Ternana gra na własnym terenie z nami. 17 minuta nadal na tablicy wyników 0-0. Giazi Zardes próbuje lewą stroną boiska uciec Salimowi Diakite. Sebastian Villa. Do środka do Matii Cennaro. Cennaro, ależ bramka! Niesamowite uderzenie Matii Cennaro. No proszę, to jest otwarcie wyników w 20 minucie. Trudny mecz, trudny teren, bo przecież Ternana to jeden z czołowych zespołów w Serie B i z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że znajdą się w przyszłym sezonie w Serie A. Oczywiście jest to zespół, który prezentuje się o klasę gorzej od naszego Feral Pisalo. Natomiast wciąż jest to zespół stopu, którego nie należy lekceważyć, zwłaszcza gdy grają na własnym terenie. To już końcówka pierwszej połowy spotkania. Mantowani do Corrado. Bardzo ładnie Federico Bergonzi do Zardesa, do środka, ten podaje do Villa, Sebastian Villa i dobre uderzenie, ale obronił bramkarz Ternany. Teraz rzut rożny, nie ostatnia akcja pierwszej połowy, Sebastian Villa, dalekie dogranie do Belmonte, ten jednak uprzedzony przez jednego z rywali, Martella. Ponownie Belmonte i niestety przejmują rywale. Koniec pierwszej połowy spotkania na tablicy wyników 1-0 dla Feral Pisala. To już druga połowa, 73 minuta. Rozpoczynamy od wybicia Davida De Gea. Belmonte. No i niebezpiecznie się powoli robi Favilli. Ładnie z poświęceniem Cepitelli. Martella. Próbował przerzucić piłkę ponad Dionizim. Dionizi teraz, Federico Dionizi, dwójka zawodników Feral Pisalo rzuciło się na niego. Walka w środkowej strefie boiska. No, tu może być niebezpiecznie znowu. Niklas Pychtia. Jordilino. Dovi. Teraz szybka kontra dla zespołu gości. Zardes. Po ziemi do Parigi'ego, ten poczekał, podaje już do Cennaro, Cennaro i nic z tej akcji nie wyniknie, Łabojko przejmuje jeszcze na chwilę jeden z zawodników Feral Pisalo, ale jak widzimy dzięki Jakubowi Łabojko Ternana utrzymuje tylko jednobramkową stratę. 82 minuta, tu już może być niebezpiecznie, ucieka Federico Dionizi, niekryty i niestety zdobywa bramkę, ale ta bramka jeszcze po tym odbiciu od słupka wydawało się, że piłka poleci obok siatki, ale jak widzimy poleciała jednak do środka. Jakub Łabojko schodzi z boiska, wchodzi zamiast niego Deber. 1-1. Belmonte. Czy tutaj jeszcze są w stanie piłkarze, gospodarzy utrzymać ten korzystny dla nich remis? Parigini, jest Corrado, który odbiera piłkę Parigini'emu. Koniec. A więc remis. To był zarazem jeden ze słabszych meczów w tym sezonie ligowym. Natomiast teraz popatrzmy na wiadomości. Negocjacje z Da Cruzem. Alessio Da Cruz prawdopodobnie odejdzie z naszego zespołu. Jest to zawodnik na pozycji ofensywnego pomocnika. Do Shonan Belmare odchodzi Alessio Da Cruz. No a jeśli chodzi o rynek transferowy,
Można by było próbować oczywiście już po tym okienku transferowym, ale na spokojnie można jeszcze przeglądać, kto został bez klubu lub też komu się kończy kontrakt. No i jest chociażby Odijao Foe. To są wszystko zawodnicy jednak, no przynajmniej w większości doświadczeni, którzy już wiele lat kariery mają za sobą, którzy w tym zespole nie będą jakimiś nowymi twarzami. Nie będą oczywiście w zespole będą nowymi twarzami, ale nie będą kimś, kto mógłby się u nas rozwijać. Raczej ci zawodnicy już będą się zwijać. Caligiuri, no jego by można było spróbować sprowadzić. Zapewne za około 850 tysięcy euro byłby w stanie przejść do nas. Javi Martinez. No także ciekawa opcja. No i Santi Mina. A więc Włoch i dwójka Hiszpanów. No jeszcze ewentualnie można rozważyć chociażby Gabia Diniego, który także jest Włochem, który mógłby się fajnie zaaklimatyzować Feral Pisalo. Natomiast my się już przenosimy na spotkanie z Calcio Lecco 1912. Jest to jeden ze słabszych zespołów w naszej lidze. Natomiast zespół, z którym, jak wiadomo, gra się nie tak łatwo. I już za chwilę będziemy się słyszeć na boisku. Na razie ładowanie ekranu, które przebiega tutaj dość wolno w tym momencie. I już jest murawa stadionu. Za chwilę pierwszy gwizdek sędziego. Feral Pisalo mierzy się z Lecco. Jako że przez pierwsze 40 minut naprawdę niewiele się działo, to zostało ono pominięte w tym skrócie. Fiordilino. Calcio Lecco ustawione dość defensywnie, jak widzimy. Starają się nie dopuścić do straty bramki. Zapewne będą walczyć tutaj o remis. Rio Germain powstrzymany przez jednego z rywali. Di Stefano. Brian Bocci. Wycofanie do Luki Marrone. Joshua Tenkorak. I tu podchodzą coraz śmielej, coraz bliżej bramkarza rywali, piłkarze Feral Pisalo. No a tu taki spalony. Spalony tuż za linią. Kour Palidis do Letecji. Belmonte. Patryk Klimala. Piękne uderzenie Patryka Klimali. I mamy prowadzenie. Bramka do szatni dla Feral Pisalo. A więc Patryk Klimala, który dzisiaj zastępuje Jaziego Zardesa w podstawowym składzie, naprawdę zaprezentował się znakomicie. No, trzeba przyznać, że ostatnio, gdy otrzymuje szansę Klimala, to zdarzają mu się całkiem niezłe akcje, że jeszcze nie jest to zawodnik pokroju Amerykanina, ale w tym zespole być może ma jakąś przyszłość. No i za chwilę będzie, już jest końcowy gwizdek. Pierwsza połowa dobiega końca, w zupełnie innych nastrojach wchodzą do szatni zawodnicy gości. Przed chwilą jeszcze był remis na tablicy wyników, a teraz przegrywają to spotkanie, ale nie ma co się dziwić, bo przecież 0 strzałów na bramkę, 0 celnych, podczas gdy gospodarze, nasze Feral Pisalo, miało 5 strzałów na bramkę, 3 celne. Podopieczni Luciano Foskiego będą musieli przemyśleć sprawę, będą musieli obmyślić jakąś specyficzną taktykę na Feral Pisalo, ale oczywiście jest to raczej mało prawdopodobne, że w tym spotkaniu polegniemy. 62. minuta spotkania. Pilati. Di Stefano rozpędzony zabiera piłkę naszemu zawodnikowi. Di Stefano niepowstrzymany podaje do Nicolo Buzo. Buzo, ale to uderzenie takie beznadziejne. Uderzył z ślizgiem i oczywiście przez to zabrakło siły. Sebastian Villa, ale szybka kontra Feral Pisalo. Klimala. Villa ma tam Klimale w środkowej strefie pola karnego i jest 2-0. A więc Patryk Klimala po raz drugi w tym meczu będzie bohaterem. W meczach z tymi słabszymi rywalami na pewno warto postawić na Patryka. Widać, że potrafi z takimi obrońcami na poziomie 72-75
oceny ogólnej sobie bardzo dobrze poradzić. On sam ma ocenę równą 74 punkty i Paulo Sousa. Fernando Santos oczywiście nie powołuje go do reprezentacji, natomiast Paulo Sousa niedawno pokonał nasze Feral Pisalo w meczu o Puchar Włoch. Przypomnijmy, było 2-2 w trakcie spotkania, później po dogrywce 4-2. No a teraz widzimy statystyki. Feral Pisalo 10 strzałów na bramkę, 5 celnych, 2 strzały na bramkę, zaledwie 1 celny w wykonaniu Calcio Lecco 1912. No to o czym świadczy? To świadczy o klasie naszych zawodników i to świadczy niestety także o słabym poziomie rywali. Como Feral Pisalo, to jest kolejny mecz. Doping fantastyczny ze strony kibiców Como. Oni są tutaj w uprzywilejowanej sytuacji. Ich zawodnicy grają przed własną publicznością. Ale powiedzmy sobie szczerze, grać przeciwko Feral Pisalo łatwo nie jest. Zardes. Dovi. Lewą stroną boiska próbuje on tę akcję skonstruować. Villa z Martellą. Ponownie Sebastian Villa. Piętką do Giaziego Zardesa i nie poradził sobie bramkarz rywali. 1-0. A więc Giazi Zardes w tym meczu po raz pierwszy. No i to jest zawodnik, na którego warto zwrócić uwagę. Być może odejdzie do jakiegoś większego klubu po tym sezonie, bo sezon ma naprawdę fantastyczny. Niewątpliwie zmierza w stronę korony króla strzelców Serie B, chociaż początek sezonu wskazywałby raczej na miejsce gdzieś tam w granicach trzeciego, może piątego w tej klasyfikacji. Będzie rzut wolny za chwilę. Niewielkie przewinienie ze strony gracza Como. A był to bodajże Bione. I teraz popatrzmy. Sebastian Villa na pewno nie zdecyduje się na bezpośrednie uderzenie, ale podał wprost do rywala, do Vignaliego. Martella, Cennaro, dobre odzyskanie przez zawodników gości. I Giazi Zardes do Cennaro! A więc podanie do Cennaro, bardzo udane to podanie, otworzyło drogę do siatki. Zaskoczony po raz drugi w tym spotkaniu bramkarz Como. Naprawdę to jest zespół, który potrafi przeprowadzać szybkie kontry, który potrafi zaskakiwać rywali, który potrafi rozgrywać znakomicie piłkę między napastnikami i pomocnikami w polu karnym. A czasami zdarzy się, że któryś z obrońców tam w pole karne wpadnie. Giazi Zardes. Do Cennaro. Gaetano Letizia. No i ładnie do Zardesa. Zardes 3-0. A więc mocne otwarcie drugiej połowy spotkania. 52 minuta. Giazi Zardes z dwoma bramkami. Popatrzmy na to rozegranie. Tutaj także ta piłka chodziła bardzo ładnie jak po sznurku i nieupilnowany Amerykanin umieścił piłkę w siatce. I od wyrzutu z autu za chwilę rozpocznie Bruno Martella. Belmonte. Belmonte jest takim typem zawodnika, który mało dzisiaj przy piłce się znajduje. No, ale być może w kolejnych spotkaniach się zaaklimatyzuje. Letizia, powstrzymany Giazi Zardes, czysto. Sebastian Villa pięknie zgarnia piłkę. Parigini do Zardesa. Zardes, ależ uderzenie bardzo słabe, które jednak znajduje drogę do siatki. I znowu mamy podanie piętką do Zardesa. Podanie, które daje nam taką dość nietypową bramkę. Vigorito, bramkarz Como, powinien jednak tutaj być bardziej czujny. No ale Giazi Zardes z hat-trickiem. Znakomity występ tego Amerykanina. Co ciekawe, mimo świetnych występów nie otrzymał powołania do kadry USA na kolejne spotkania. A przypomnijmy, że Amerykanie grają w strefie północnoamerykańskiej. Tam są liderami w swojej grupie. Vittorio Parigini wejdzie zamiast niego Japończyk Rio Germain. No nie jest to absolutnie Kanadyjczyk, nie jest to Kameruńczyk, jest to Japończyk, chociaż nazwisko Rio Germaina jest w świecie futbolu raczej anonimowe. Cassandro
Utrone. Utrone. Być może coś z tej akcji wyniknie. Może bramka kontaktowa. Bramka właściwie na otarcie łez. Koniec. A więc Como 0, Feral Pisalo 4. Fantastyczne spotkanie. 3 strzały na bramkę Como. 11 Feral Pisalo. I te statystyki, które widzimy na grafice, które widzimy na ekranie, nie pozostawiają złudzeń, kto w tym spotkaniu był lepszy. W tym odcinku to na tyle. Zapraszam na kolejne odcinki serii. Zapraszam do zostawienia subskrypcji i kciuka, aby zmotywować do nagrywania kolejnych odcinków. Zapraszam do komentowania i do dołączania do serwera, do którego link jest podany w opisie. Tam można m.in. typować wyniki prawdziwych meczów, można brać udział w pucharach i inne tego typu aktywności. Do usłyszenia.